No, dzisiaj Quest Q30 Simplex porównanie, ale to takie ogólne. Zobaczymy, jak wyglądają w ogóle oba urządzenia, bo są zbliżone i cenowo, i klasowo, i możliwościami. Zobaczymy, jaka jest różnica w wykonaniu, w audio, w obsłudze. A to jest na razie subiektywne, bo po dłuższych testach dopiero będziemy mogli coś więcej po prostu na ten temat powiedzieć. Cenowo i klasowo ma identyczne prawie sprzęt. Dobrze, pokaż panel, bo tutaj jak to wszystko jest wykonane, podłokietnik. Tu jest regulacja przesuwu, możecie sobie przesuwać. Tak, bardzo fajne. To jest fajne, pokaż. Dokładnie. No, sama jakość wykonania jest rewelacyjna. Tutaj w porównaniu z Simplexem jest, no jest lepiej, jeśli chodzi. No, jak masz pseudodaszek taki, to wszystko jest, to jest gumowane, to jest ważne. Pokaż go z drugiej strony. Są też boczne przyciski do tego panelu, tam głośności, macie podświetlenie. Okej, dokładnie, dokładnie. No, wodoodporny, tak. Pokaż, jak sztyca, tutaj są zamki. Pokaż. Czułość jest zjechana, dyskryminacja pełna. Okay, dobra, widać. Program Park. No dobra, zobaczmy, jakie jest audio w ogóle. Połóż go jak powiedz. Damy go na maksa z audio, żeby go było dobrze. Tak. A te przyciski z boku to też fajne jest. Tam. Fajne, to tak fajne, jak w Equinoxie zupełnie jest zrobione. Ale pierdzi, nie wiem, czy to tak... No, jak czułość może jest trochę za wysoko. No to jest mokra, że jest, wiesz, jest na połowę zjechana. Mokra gleba jest, to ma prawo. Może na mokry piasek go ustawić. A poruszaj nim na góra-dół, teraz nad glebą, jakbyś pompował, bez pompowania. Nie, tak. No to zakłócenia są rzeczywiście. No coś jest i chyba. Ale coś stalowego, typowa stalówka. Tak. Pinpointing też powinien. Tak. No to jeszcze są w ogóle 4 tony do wyboru, można ustawić. Do pinpointa, tak? Nie, 4 tony ogólnie dla całej skali. To są na 4, tak. Dobra. Można też sobie ustawić dźwięk żelaza. Ustawione jest na 5, może dlatego to na jakoś. Dobra, na trójeczkę dodamy. Dobra, szukaj jakiegoś koloru, zobaczmy. Coś takiego jest, tak? 30 ID, tak? No dobra, to niech chłopaki co? Może dają tą łopatę. Weź teraz zobaczmy nad dołkiem. Jest jeszcze. Ziemniak. Wiesz co, od razu byśmy porównali, zobaczymy, jak jest głębokość, bo to jeszcze wyszło. Tutaj chyba w tym, nie? No i cofka. Nie. Czekaj, pinpointa odpalę, może zobaczymy, go namierzymy. Coś chyba długiego jest. Coś długiego tutaj. Simplex dla... Bez pinpointera. Lomba. Zakłócał, się gryzał, wskazania ID na tym. Plomba na ziemi, zaczynam od Questa, pokaż. No to bardzo stabilne, 33, niezmienne. 33, 30, tak troszkę. Tak jest. Dobra. Czyli oba identyfikują to jako ołów. Ciekawe, czy by zareagował na wibrację w takim wypadku. Tak, tutaj bardzo ładnie. Widzi. Na wibracjach. A teraz wyłącz wibrację, bo zbiłem w kupę ten łańcuszek jako no jeden tak, punkt. Tak. Czułość masz bardzo mocno zjechaną, bo się gryżą. No, Simplex widzi, bo już testowałem Simplexa na złotko. Tak. Ale strasznie rozpieprzony. Tak, tak, będzie tak nisko skakało, czy nie? Pewnie jak żelazo, nie? Ta, nawet... Nie, pomiędzy na granicy, pomiędzy dziesiątką a... To jest żelazo dźwięk, nie? 0,4 wskazanie. A tu mamy od 0,4 do 50, ale wyższy dźwięk. Teraz nie, mamy sygnał do kopania jest, tak. Więc ja bym chodził na samorodki, to bym to kopał, tak? Właśnie, brak sygnału chyba tu jest sygnałem, włączymy ten drugi. Brak sygnału tu jest sygnałem. O. Chyba tak. Czekaj. Tak, to jest typowe, tak ma być, taka ma być sygnalizacja w programie. Zip, zip. Ja tak, to jest normalne. Był taki kiedyś wykrywasz na złoto. To jest all metal tak naprawdę. White, tak, ale wskazania są jedne, no on nie skacze, około 50. Około 50 jest wskazanie, 52. W ogóle na metal nie wjeżdża. Także to jest raczej wysoki sygnał bez metalu w ogóle. Po zasięg chyba raczej taki... No, to nie urywa na złotko. No nie, no nie. Ale to chyba nie wiem czy jakiś taki... Nic nie, to nie ma szans. Boratynka. Jakieś 10 kopejek z sreberku lichym. Jakiś szapek. I złotóweczka polska. A tutaj jeszcze mamy zawinięty gwożdek. Jaki to jest program? Pole? A właśnie, park. Bo nie, zmieniłem park. Na park. Dobra, dawaj, 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 pokaż. Wolniejszy jest. Jest wolniejszy. A, bo się dławi się, nie? Tak jakby trochę. Tak, gubi jedną monetę w ciągu w tym momencie. Tak. Gubi. Ale to i tak nie jest wolny. Jest bardzo wolny. Kapsel, tak? Tak. Do 98 nawet. Ale pokazuje, że skakuje na żelazo? Nie, po prostu jest od 69 teraz już nawet. Skacze. Nawet skoczyć potrafi do 90. Zrywka. Stoi sztywno 32. Tak. Czekaj, teraz chcę zobaczyć jedną sztuczkę magiczkę. No to jakby się nauczył, to by tego nie kopał może nawet. Tylko, że w tym momencie w srebro miał 35. Aha. Polega na tym. No właśnie. Jak się nie wykopie, to... Nie wiesz. Patrz, o co chodzi, żeby to rozpoznać. Ściągasz sobie sygnał po długości drzewki DD. Patrzysz na wskazanie, końcówka będzie miała nabicie. Jeszcze raz, żeby to było widać. Idziemy wzdłuż uzwojenia cewki po sygnale, mamy cały czas kolor. I powinno być pierdnięcie. I na samym końcu cewki będzie pierdnięcie i wskazanie, w sensie, że mamy przełamanie na żelazo. To... Dobra, poczekaj, zrób to samo. To samo będzie, a z monetą to będzie tak. Końcówka ma cały czas wysokie wskazanie. Jasne. Tak? I to samo się dzieje w Simplexie. Tak, tak, tak. To jest urok cewek DD. Na koncentryku czegoś takiego nie będzie. Nie będzie to. Ale to jest dobra sprawa, bo to możesz jednak, wiesz, jakiś tam określić. Mniej więcej. Jest jakieś urwanie, takie pierda. No to wiesz, to jest aluminium, to nie ma szans. To jest aluminium, ale... To nie ma szans. Nie widzi. O, czekaj, żeby nie zgubić, bo to specjalnie daj. Poświęciłem się, tak. Pójdzie. Nie chciałem tego piwa pić, ale mówię, no, żeby chociaż było... Gdzieś pamiętam, takie czyste miejsce znalazłem tutaj, więc... Gwoździa nie widzi. Cisza. Dobra. Boratynka. Jakie cyferki? 69. 69 na boratynkę. Sreberko? 35. Jak ołów, ma prawo. Sztywne, nie? Takie tak. Tak, ładnie, ładnie. 35, 36. 87. Duża moneta i złotówa. 88. 82, 81. A ten, ta zableczka gdzie była? Ja ci dałem? Tutaj, jest. A. Teraz zrób przeparaczy. I przełącz na park teraz, tylko na ten trzeci, bo to jest najszybszy. Jest różnica. Daj gwóźdź po środek. Środek, pomiędzy szreberko a ten. Drugą ręką sobie podeprzyj aparat, bo delirkę masz. No ale mam stabilizację obrazu. Po sobocie jest to tak, że... No. Nie chciał pić piwa, więc wiem już, że coś jest nie tak. No. To było pytanie testowe. To nie była uprzejmość, to było pytanie sprawdzające. Ja mogę jeszcze piwkę poczęstować, że kolega tutaj jest, że tak powiem. Nie dawaj mu piwa rano. Bardzo tak. Co? Park 2. Park 2. No tak, porównujemy dwie konkurencyjne, wiesz, dwa konkurencyjne modele. Gwóźdź nie? Aha. No dobra, jak ja dzisiaj srebro pierwszy się mnie obudzili, żeby jechać, no to co ja ci miałem powiedzieć? Flash. Trochę dalej jeszcze, dalej. Tak jak ulica, prowadzi, po lewej stronie będziesz miał ten... Ja słyszę. Ale wolniej to działa. Jest przepaść moim zdaniem. Znaczy najlepsza klasa na rynku. No. Gwóźdź nie ma. Borat. Ja mam takiego, że chłopaki na oczy nie widzieli nawet. A siedzą w temacie, wiesz, 50 lat. No. Dobra, zaraz ci podejrzał. Jest nasz pan, niestety. Pole. Nie mogę pominąć. Miałem sytuację... 92, 95. I tutaj łapie, a u mnie nie łapało tego. Teraz 80, 85. Nie, ja ci powiem, co ja już widzę na swój gust. Wykonanie, rewelacja. Audio, rewelacja. No, audio jest na pewno lepsze niż tylko napisy. Jest bardzo płytka identyfikacja numeryczna. On widzi tylko w tym przedziale tych 20-30 cm na monetę, wiesz, to nie jest dużo. Nawet nie, bo to jest ile tam, 15 cm. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że to jest wykrywacz za 1300 zł. Tak, nie oczekujmy, bo to jest ten właśnie błąd. Tak. Oczekujemy, żeby to było jakości Equinoxa za 4500. Wiecie, jak chcecie głębokie rzeczy, to się z ramą chodzi, tak? No tak, no to wiadomo. To jedna zaleta dla mnie osobiście. A czy Simplexa, czy czego? Mocowania cewek. Ja lubię, jak jest mocowanie cewki cofnięte odrobinę do tyłu. Rozumiesz, o co mi chodzi, że nie centralnie na środku, po pierwsze nie mam wrażenia, że sobie ją zaraz przydepnę. A mi właśnie, to mi się tak, mnie to przeważało, ta cewka. A, mnie przeważała znowu. No właśnie. No i to jest właśnie fajne, że jest tego tyle, że możesz sobie dobrać naprawdę już tak, jak kiedyś polonez. Ja pokażę mi to. Pokaż. Kolejny raz to samo serduszko na niteczce. Dobra. Jaki program? Park. Dobra, na parku. Czułość jaka tam była? Chyba nawet stabilnie teraz jesteśmy, na maksa jesteśmy nakręceni. I spróbuj tak przodem, bo on chyba przodem jakoś, nie wiem, co mi się wydaje. Bardzo ładnie, wiesz, namierza. Przyjemnie się nim pracuje. Dobra, i teraz flex. Wyłącz. Czekaj, wyłączam. Też tym górnym. Jest już. 2,77. Dobra, pole. Program pole, dobra. Podnieś trochę czapkę do góry, zobacz. 69, 67. Simplex jest głębszy. 72. W tą stronę. 71, 72. Nie mam obczytu. 80, 73, 72. Czyli co, jakie sugestie? Powiedz jeszcze raz do kamery. Tak. Pierwszy sygnał miałem bez identyfikacji. No. Totalnie, ale piękne audio. Żeby nie było, piękne audio. Jeden z tych, 8, czyli w żelazie się mieściłem. Ale audio wysokie. Drugi z tych, wychodzę prawie na 99. Głęboki wykrywacz w audio. Ale w identyfikacji tak bardzo płytko działa. No teraz mam ten sygnał, który nie był identyfikowany, mam pomiędzy ołowiem, czyli tam 30 na 40 mi bije, tak? Skacze trochę to. Puszka? Nie, kamień. Kamień. Pinpointer by się przydał. Dołko. A i wykręcony jestem z czułością na maksa. Na maksa, więc... Czekaj, ja go trochę zjadę, bo mnie denerwuje. Macie pinpointera? Nie, mamy, ale nie, no to a spróbuj tamtego odpalić może. No właśnie, spróbujmy zaraz Simplex odpalić na tym dołku. Nie, jak reaguję, nie? No widziałem. Ona leży w dalszym ciągu u niego w sklepie, nie? No i... Nie. Nie. Dobra, jedziemy. Taki test na żywo. W dołku już tego nie ma. Sygnał został wykopany. Pokazuje mi teraz tam 19:20. Teraz poproszę tak, weź Simplexa. Odpal Simplexa. Ja go wyłączam. Dobra, dajcie Simplexa. Co macie? Mamy 20, jakiś sygnał na 20. Powiem ci rzadko. Ale że w dołku jeszcze? Nie, już poza dołkiem. Jest tu sygnał wykopany. W tym miejscu. Dawaj. Bardzo niski. 4. 4, u mnie był na 20. Zobacz w dołku. Złoto jak nic. Dwadzieścia. Ale rozwalone, to będzie taki strasznie rozwalony. 20 do 40. Skacze, dobra, ja teraz włączam sprzęt i chcę z tym sprzętem znaleźć ten sygnał w tej ziemi. Dobra. Odpalam tak jak był. Ciach. No tu troszkę wyżej to bije. Czekaj, sobie założę rękawiodę. Jeszcze patrzę, zacznę. Pokazuję dokładnie tutaj. A daj. On się zbudza, bo jest wykręcony. To jest na maksa, nie? Mhm. O, jest. Złote jak nic. Ja z nim tak. Jest taka możliwość, patrz. Ty, bez co to jest? Blaska, śmieć. A. Ale złote takie pozłacane. Ale chodzi jak się dławi, chodzi o porównanie jakości sygnału na Simplexie, a... I teraz jak go obczyściłem, on ma... Jakie ma wskazania tam? Tutaj ma, proszę ja ciebie, 22 równiutko, 23, 22, bardzo takie sztywne, jednolite. Dobra, dawaj Simplexa na to. Daj go, proszę, odstawię na go. Już. 19 stoi jak... I zobacz, to było wykopane z tej głębokości. Taka blaszunia? Taka blaszunia, gdzieś może płycej nawet. Ale chodziło o to, że nie było w ogóle ID na Queście. Ale tylko był dźwięk, tak? Po dźwięku. Stabilny, ale tylko dźwięk. 5 zł. Dobra. Odpalaj. Od tego wyłączcie. No to jest 40, bardzo ładny taki. Tylko takie chrupnięcie jest jakby w sygnale cały czas, nie? Bo on jest rozkręcony chyba na masę. A ja skręcę. No, ja to trochę skręciłem. Skręć go jeszcze tak. Skręcę go na 70. No. O! I już jest ok. Tak. Znaczy dalej jest gorzej, ale wiadomo. Tak. Na granicy sygnału jest przełamanie. Na granicy zasięgu. No i to, tak. Tak. Wszystko jasne. Okay. O, już. Dobra, start. To jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch sprzętów, to są one bardzo do siebie zbliżone. Niektóre mają jakieś tam plusy. Natomiast jeżeli chodzi o markę, o tą półkę cenową, bardzo są te sprzęty do siebie zbliżone. Czekaj, bo muszę wyciszyć tło. Dobra, cisza na planie. Ty, bo tutaj, ja wiecie, gdzie jest ta kosmetyczka, charakteryzatorka i coś tam jeszcze jakieś, no. Co, że już, tak? Tak. No, generalnie, jeżeli chodzi o te dwa modele, są przynajmniej dla mnie bardzo porównywalne z tej samej półki cenowej. Tu raczej trzeba osobiście wziąć jeden sprzęt i drugi do ręki, żeby się przekonać, jak to tak naprawdę jest. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy filmik Wam troszeczkę pomoże w wyborze modelu. A powiedz mi jedno, teraz jak miałbyś kupować od nowa, co byś wybrał? Po dzisiejszym dniu, jakbyś wiedział. Powiem Wam tak, no miałem tego Simplexa, też miałem go, tego Questa muszę przetestować, bo mam go na dobrą sprawę pierwszy dzień, ale jakoś mi ten Simplex bardziej, przepraszam, Quest bardziej jakoś mi odpowiada jednak, mi jako osobiście, tak. Estetyka jest zupełnie inna. Estetyka, regulacja, no i przede wszystkim dźwięki, które są, uważam, są trochę bardziej przyjazne dla ucha. Mi tylko przeszkadza właśnie to, że jest ten płytki audio. Audio jest bardzo fajne, tylko identyfikacja jest płytka. Tak, tak. No na pewno identyfikacja jest różna tych dwóch modeli. Nie wiadomo, jak to jest na innych rzeczach, ale pewnie tych samych rzeczy byśmy na jednym i na drugim nie kopali, więc to też trzeba byłoby, że tak powiem, zapoznać się z tym więcej i przetrenować w terenie. Przetrenować w polu to pewnie jest 1000 godzin, to by była odpowiednia tak, nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, który lepszy, to już zależy na pewno. Od preferencji. Kto jak danej osoby. To jest ta sama półka cenowa. Też wykonanie podobne, też, bo to są wodoodporności, także jak będziemy jeszcze mieli chwilę, to na pewno przygotujemy z chłopakami test, jak się w ogóle zachowują w wodzie cewki, bo to jest jakby, no, dla wykrywacza wodoodpornego, no to chyba jest to jedna z ważniejszych rzeczy, tak. No dobra, tyle w temacie. Decyzja należy do osoby, która, że tak powiem, chce sobie go sprawdzić, tak? Tak jest. No ja osobiście wybieram Simplexa ze względu na identyfikację, która jest o wiele głębsza. Tak, na pewno jest głębsza i na pewno, tak jak dzisiaj widzieliśmy, lepiej odróżnia te metale kolorowe. No i jest trochę głębszy na pewno. Na pewno jest głębszy. Te 2 cm. No dobra, no to tyle w temacie.